Siemano moi drodzy, witam was dzisiaj bardzo wcześnie i bardzo cicho, bo Michał jeszcze śpi w mojej kuchni. Będzie trochę inny odcinek, bo pomyślałam, że to co robię od 4 dni może być dla kogoś z was przydatne. Byliśmy przez tydzień na południu Polski. Jedliśmy dobrze, więc nie muszę się martwić o jakieś tam, nie wiem, detoksykujące diety czy cokolwiek, ale niestety moja skóra po trzykrotnej zmianie miejsca, trzykrotnej zmianie pościeli, trzykrotnej zmianie wody i ogólnie po tym powietrzu, które tam no, nie jest najlepsze, trochę świruje. I przez trochę świruje mam na myśli to, że jest odwodniona na maksa. Po drugie, mam takie poczucie, że cały czas coś tam się dzieje ohydnego. Teraz już mi się zaczyna goić pomału, ale mnóstwo drobnych wyprysków mi powyłaziło na brodzie, bo dostałam w kawiarni kawę ze zwykłym mlekiem, chociaż prosiłam o jakieś roślinne, a niestety tak jest, że akurat od zwykłego mleka mam dostaję wysypki na brodzie. Mogę jeść jogurty, mogę jeść twarogi i wszystkie inne rzeczy. Akurat od mleka zawsze mi tutaj coś wywala. Więc to też próbujemy doprowadzić do jakiegoś stanu używalności. I jeszcze do tego wszystkiego. Mam na skórze głowy, tak jak zawsze, jak umyję włosy gdzieś w jakimś innym miejscu, gdzie jest właśnie inna woda. Normalnie skóra głowy jest tak sucha, że aż się trochę łuszczy. I teraz od 4 dni robię sobie coś takiego, taki detoks to nazwę, bo to jest popularne teraz słowo, to pewnie będzie zainteresowali. Takie mieszanki ziołowe do płukania skóry głowy i w sumie takie trochę maski do włosów. Tak patrzę na ten monitorek u góry, że wyglądam na maksa, na zmęczoną. To prawda, jestem zmęczona, jeszcze zaspałam dzisiaj i dlatego mam takiego przywalonego, pięknego lwa tutaj. I to, co tu widzicie, to są pozostałości jeszcze olejku z dnia poprzedniego. Wracając do tematu, zrobię jeszcze właśnie sobie coś takiego, taką podwójną maskę, tak jak robię od poniedziałku. Przeważnie takie coś trwa u mnie około tygodnia i rozwiązuję problemy jakieś tam, które mi się pojawiają, jakieś właśnie zaskórniki czasami mi się porobią, jak jestem gdzieś w dużym mieście. No i pomyślałam właśnie, że taki luźniejszy dzisiaj odcinek, taki trochę vlogowy może będzie i pokażę wam te takie, to nie są przepisy, tylko są po prostu rzeczy, które ja robię. Być może to komuś z was się sprawdzi, także jedziemy z koksem. I tak, dalej noszę mój ukochany szlafrok, chociaż już ma trochę przezroczyste na łokciach, ale uwielbiam go jeszcze, jest dobry, nie mam zamiaru go wyrzucać. To, co tutaj widzicie, to jest pokrzywa zalana wrzątkiem. Zalewam ją w takim koszyczku do herbaty tylko dlatego, że nie chcę potem tych fusów wypłukiwać z włosów. A to będzie właśnie ta taka maska na włosy. Teraz zostawię to na 10 minut pod przykryciem, żeby mi się porządnie zaparzyło. Zalałam siemię lniane moim naparem z pokrzywy. Teraz będę to przez chwilkę gotować, tak może z 5-8 minut na wolnym ogniu. Chociaż mam płytkę elektryczną, ale mówi się na wolnym ogniu, to też tak powiedziałam. To jest akurat siemię lniane brązowe, bo tylko takie miałam w kuchni. Jakbym miała to żółte, to użyłabym tego żółtego. Jakby mi się chciało zmielić je w młynku, to bym zmieliła, ale tak też działa, więc zostawiłam sobie takie w ziarenkach. Do tej pokrzywy z siemieniem dodałam trochę płatków owsianych i soku z cytryny. Teraz to mi trochę przestygło, więc pora na dwa ostatnie składniki. To był hydrolat z rumianu i olej lniany. Także to teraz zostawiam. Będzie sobie tak stało pod przykryciem do samego wieczora. Ja to teraz przykryję i zostawię do wieczora, bo nie nakładam jakichś tam rzeczy na skórę głowy rano, bo wtedy będę musiała wyjść z psem z mokrą głową. To nie jest taki najlepszy plan. Więc teraz to sobie zostawię pod przykryciem. Wieczorem tylko przeleję to przez sitko. Przeleję sobie do słoika ten taki żelopłyn, bo to nie jest super gęste. I będę wtedy nakładać właśnie na skórę głowy. Zostawię na 15-20 minut. Jak będę miała więcej czasu, to na więcej czasu. I wtedy umyję normalnie włosy szamponem. I takie coś mi, taka ilość, jak wam tutaj pokazałam, starcza mi tak na mniej więcej 4 dni. Bo pierwszą zrobiłam, jak tylko wróciliśmy w poniedziałek do domu i używałam codziennie. I teraz właśnie muszę sobie zrobić świeże na kilka kolejnych dni. Normalnie bym dodała do tego żelu z aloesu, ale nie mam ani roślinki, nie mam teraz takiej, żeby dało się żniwo tam jakieś z niej sporządzić. Ani nie kupiłam żelu, bo zapomniałam, nie wiem, 50 razy już zapomniałam, więc nie mam żelu aloesowego. Jakbym miała, to bym dodała. Zrobię po prostu przy działki, ponakładam na tą skórę głowy i tyle. Ja to nazwałam chyba na początku odżywką, bo jeszcze jestem trochę zaspana, bo ona też ogólnie tak działa ładnie, włosy będą lśniące, będzie można wyglądać jak lew od następnego poranka na przykład, ale
Głównie to jest taka moja mieszanka na taką właśnie skórę głowy, która jest bardzo podrażniona, sucha, łuszczy się i tak dalej. To jest jeszcze mój taki przepis. Chyba tak sprzed studiów nawet bym powiedziała, jak jeden z takich najstarszych i to taki, wiecie, się śmiali ze mnie znajomi, że tutaj przygotowuję na parę babuni. No i pomyślałam, że ktoś z Was też skorzystał, wiem, że dużo osób ma problemy z wrażliwą skórą głowy. Żelek po odcedzeniu mniej więcej tak wygląda. Niezbyt zachęcająco, ale skóra głowy jest załagodzona. A teraz, ponieważ nie myję dzisiaj buzi żadnym żelem, takimi rzeczami, bo będę robić oczyszczającą maseczkę, a następnie nawilżającą maseczkę, no to jedziemy z tą pierwszą maską. Tutaj jest tak na moje oko 50 gramów zielonej glinki. Pozdrawiam Patrycję, która mi ją przysłała. A to jest matcha. Ja matchy raczej nie dodaję do takich maseczek, które miały być oczyszczające, tylko do tych nawilżających. Ale akurat jest tak, że mam matchę taką do pieczenia kulinarną, która ma niezbyt dobry smak i chciałabym ją zużyć przed upływem terminu ważności, dlatego tak dużo jej tutaj dosypałam. Teraz sobie to wymieszam. I dla tych wszystkich, którzy mi zaraz napiszą, że absolutnie nie wolno mieszać glinki metalową łyżeczką, jeżeli się spożywa glinki, no to okej, to wtedy nie można, ale tak przy robieniu maseczki to naprawdę nic się nie stanie. To, co tutaj dolałam, to jest oczywiście jogurt naturalny. Może być jakiś sojowy, jak nie używacie normalnego. Może być mleko kokosowe, może być mleko jakieś roślinne. Może być zwykłe mleko, jak nie macie jogurtu. Ja wolę, jak ona jest taka trochę bardziej gęsta. Ale najwyraźniej nie aż tak gęsta, więc dodam jeszcze trochę. Dobra, chodziło mi o taką konsystencję. Idziemy do łazienki. Maseczkę będę nakładać taką dosyć grubą warstwą przy pomocy tego pędzelka z Inglota. To jest po prostu jakiś pędzelek do podkładu, który mam od lat. Dostałam go kiedyś od Michała, ale nie używam takich pędzelków do podkładu, więc on przyjął rolę mojego maseczkowego pędzelka i sprawdza mi się tutaj świetnie. Możecie to nałożyć paluchami, nie ma żadnego problemu z takimi rzeczami. I teraz tak, ja zrobiłam tej maski bardzo dużo. Po 50 gramów glinki to jest duża ilość. Ale spokojnie, nie będę nakładać aż takiej grubej warstwy. Nałożę tylko taką, jak tutaj widzicie, a resztę maseczki przełożę do pojemniczka zakręcanego szklanego i umieszczę ją w lodówce, ponieważ ja tą maskę będę stosować jeszcze przez kolejne 3 dni i ona mniej więcej 3 dni może wytrzymać spokojnie w lodówce. Jakby ktoś chciał, to może sobie tam dodać cytryny, wycisnąć soku z cytryny trochę. Ja akurat mam, tak jak mówiłam, tutaj na brodzie trochę takich nieprzyjemnych rzeczy, więc niespecjalnie cytryna mi się tutaj nada, bo będzie mnie szczypało po prostu. Mam bardzo dużo odcinków o maseczkach takich domowych ze składników, ze sklepów z surowcami, ale też ze składników takich, które znajdziecie w kuchni u siebie, także podlinkuję Wam, co mogę, na dole. Możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli Was coś interesuje. Ja to wszystko robię sobie tak na oko, bo po pierwsze to są składniki, które nie potrzebują przestrzegania jakiegoś tam stężenia bardzo, bardzo dokładnie. Jak się sypie trochę więcej pokrzywy, to się ma trochę bardziej pokrzywową tą maskę, ten żelek do skóry głowy. A jak się doda trochę więcej glinki, to będziecie mieli trochę bardziej gęstą maskę, więc tu nie trzeba żadnej wagi takich rzeczy. Można to na łyżki czy tam na oko. Postaram się oczywiście napisać Wam posta na vlogu jak zwykle, bo na bank będzie ktoś pytał o zastępniki albo inne takie rzeczy, to właśnie ja zawsze piszę posta na vlogu. Tam jest bardzo dużo informacji dodatkowych i on jest zawsze podlinkowany w opisie filmu. Teraz tą maskę oczyszczającą, ponieważ dodałam tutaj jogurt, ona nie będzie mi tak szybko zastygać. Więc nie mam takiego poczucia, że muszę co 10 sekund spryskiwać twarz hydrolatem albo wodą, bo inaczej ona mi zaschnie i będzie podrażnienie. Ja sobie to zostawię, spryskam wodą pewnie ze 2 razy w ciągu 25 minut, bo teraz tyle czasu mogę poświęcić na to. Ono sobie tutaj zostanie, ja za chwilę do Was wrócę i nałożę kolejną maskę nawilżającą. W międzyczasie schowam resztę tej maseczki do lodówki i odpowiem na milion maili. Aha, i tamten żelek do skóry głowy też trzeba będzie trzymać w lodówce, bo nie konserwowałam tego. Wróciłam, zmyłam maseczkę letnią wodą i czarną gąbeczką konjak. Dlatego właśnie nie zmywałam tych pozostałości produktów pielęgnacyjnych z wieczora, bo wiedziałam, że jak umyję twarz najpierw, potem nałożę glinkę i potem ją umyję jeszcze raz, to będzie już trochę za dużo. Jak ktoś ma wrażliwą skórę, to rozumie, o co chodzi. Normalnie tak nie robię, że sobie przygotowuję maseczkę z glinki i później używam jej kilka dni z rzędu. To jest tylko taka wersja wtedy, kiedy czuję, że tak, no, moja skóra bardzo potrzebuje oczyszczenia, ale właśnie jak widzicie, to jest bardzo delikatny produkt. Żadnego szorowania szczotami, jakichś super ostrych peelingów i tak dalej. Moja skóra takich rzeczy nie lubi. Wtedy, kiedy coś się z nią dzieje, to trzeba ją delikatnie traktować i po prostu obchodzić się z większą troską. Dlatego właśnie ta delikatna maseczka. Ale przez lata się nauczyłam, że to działa najlepiej u mnie i to jest po prostu ta dobra droga. Zresztą też skóra w dotyku już jest zupełnie inna. To jest czwarty dzień dzisiaj, tak jak mówię, po powrocie i jest super. I teraz jako drugi krok nakładam jakąś maseczkę nawilżającą. Czasami to jest maseczka domowa, czasami to jest maseczka gotowa. Mam teraz kilka pootwieranych
innych dobrych maseczek nawilżających, więc z nich korzystam. Dzisiaj przyszła kolejna maska z Biotyu, to jest ta z takim czerwonym paskiem, z rokitnikiem, uwielbiam te maseczki. Mam taką z węglem aktywnym, ona jest też cudowna, ale akurat dzisiaj, tak jak mówię, będzie ta tutaj, jak widzicie, w takim kolorze. Wszystko podlinkuję na dole, bo na pewno ktoś będzie prosił. Ona ma bardzo kremową konsystencję i jest, już czuję to takie przyjemne uczucie na twarzy. Chciałabym je jakoś ładnie opisać, ale poza takim ukojeniem to nie mam żadnego innego słowa. Prawdopodobnie dlatego, że jest bardzo, bardzo wcześnie. Ja jeszcze nie piłam mojej herbaty, więc musicie mi to wybaczyć po prostu. Szyja też, no wiadomo. I ta maska zostanie mi na twarzy przez 15 albo 20 minut, ja w tym czasie już będę pracować. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był w jakiś sposób dla Was przydatny, dla tych osób, które się borykają właśnie z jakimiś uczuleniami, z wrażliwością skóry, z wrażliwością skóry głowy i innych takich rzeczy. I mam nadzieję, że Wam się też podobała taka luźniejsza forma. Ja mam dzisiaj taki nastrój po prostu, więc pomyślałam, że nie, to nie jest dobry czas, żeby usiąść i tak nagrywać dla Was bardziej sztywno. Więc ponownie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Na razie!